Imagine to jest trzecie spotkanie nas, naszego teatru, naszego zespołu ze światem Krystiana Lupy, z Krystianem Lupą jako reżyserem. Mieliśmy przyjemność współpracować przy procesie, który był koprodukcją czterech teatrów i który odbył wielkie tournée po świecie. Następną naszą produkcją był, właśnie już naszą produkcją, było Capri, Wyspa Uciekinierów. Ogromny spektakl, który przygotowaliśmy tutaj, Krystian przygotował razem z naszym zespołem w naszym teatrze i który miał premierę tuż przed pandemią. Niestety z tego powodu duża liczba występów, które miały się odbyć i w Chinach, i we Włoszech, i w innych krajach, nie doszedł do skutku. A teraz pracujemy po raz trzeci. Zostaliśmy zaproszeni jako Teatr Powszechny do sieci teatrów Prospero. W ramach tej sieci założyliśmy taki projekt, który się nazywa Prospero Extended Theatre. I każdy z teatrów w ramach tej współpracy produkuje jeden spektakl. Jest to taki rodzaj koprodukcji. I w ramach tego powstaje właśnie te właśnie spektakle Imagine. Już zaplanowaliśmy występy w kilku miastach europejskich. Ta współpraca w sieci jest dla nas bardzo ważna i bardzo cieszymy się, że możemy realizować w ramach tej współpracy spektakl Krystiana Lupy, ponieważ spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem ze strony naszych partnerów, z ogromnym, nawet bym powiedział, entuzjazmem. Krystian Lupa jest twórcą wybitnym, jest twórcą bardzo dobrze znanym i bardzo dobrze odbieranym w tych krajach, więc też jesteśmy dumni, że możemy taką produkcją i takim spektaklem zaistnieć w ramach tej ważnej sieci. Bardzo się cieszymy ze współpracy z Łodzią, z Teatrem Powszechnym w Łodzi, z panią dyrektor Ewą Pilawską, z całym zespołem technicznym i artystycznym Łodzi. I cieszymy się z tego, że premiera spektaklu Imagine odbędzie się na festiwalu w Łodzi, na festiwalu sztuk przyjemnych, nieprzyjemnych w Łodzi. Nasza współpraca to są już lata. Współpracowaliśmy, ja miałem przyjemność współpracować jeszcze jako dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy przy spektaklu Maji Kleczewskiej Podróż zimowa. I wtedy to była koprodukcja. Gościmy często na festiwalu w Łodzi. Jesteśmy zaprzyjaźnieni, działamy wspólnie w Unii Teatrów razem z panią dyrektor Pilawską. Myślę, że to owocna współpraca, cieszę się z tej premiery. Tworząc teatr, trudno nie dostrzec zjawiska, jakim jest Krystian Lupa. Osobowości teatru, wizjonera, niezwykłego twórcy. Twórczość Krystiana Lupy znałam też z Festiwalu Szkół Teatralnych, który odbywał się w Łodzi. Można było oglądać jego dyplomy, bardzo interesujące, ze szkoły krakowskiej, ze szkoły teatralnej. Byłam ciekawa spektakli, jak każdy teatroman, za którymi gdzieś podążałam. Oglądałam je oczywiście, podróżując po Polsce. To było takie dotykanie teatru Krystiana Lupy. Muszę przyznać, że jego wyobraźnia, wrażliwość, ujęcie świata fascynowały mnie. Fascynowały, urzekały i podążałam za nimi. Żeby powstało ważne zjawisko w teatrze, musimy rozmawiać uczciwie. I oczywiście ja już miałam w pomyśle z czasem zaprezentowanie twórczości Krystiana Lupy na festiwalu, pokazania w Łodzi jego zawodowych spektakli. Festiwal musiał dojrzeć, musiała się też w pewnym sensie zmienić nasza publiczność, częściowo wymienić. Pewnie część odeszła, nie potrzebując tak wymagającego repertuaru, jaki zaczął się pojawiać, innego. I pojawiły się spektakle Krystiana Lupy. Pierwszym był Kalkwerk i Rodzeństwo, czyli dwa wyraziste bardzo spektakle, dwie ważne prace artystyczne w jego dorobku, moim zdaniem. I to było pierwsze zetknięcie łódzkiej publiczności, festiwalowej publiczności z twórczością Krystiana Lupy. Był to rok 2004. Publiczność Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych jest nieustająco ciekawa teatru Krystiana Lupy i jego kolejnych premier.
jest wyczekująca i na pewno pokochała teatr Krystiana Lupy. Nie mówię, że było łatwo na początku, bo spektakle, o których mówiłam, które zaprosiłam na pierwszą prezentację twórczości Krystiana Lupy, były wymagające, szczególnie Kalkwerk. Ja kiedyś powiedziałam, część środowiska poczuła się poruszona, że bardzo cenię wszystkich twórców. Uważam, że teatr powinien być różnorodny, otwarty na drugiego człowieka. Podstawą jest uczciwa rozmowa, ale czasami godzina spektaklu Krystiana Lupy więcej mi daje niż 20 premier w różnych teatrach. I to jest twórca, którego trzeba chronić, którego trzeba pielęgnować, stwarzać mu warunki. Ta granica odczuwania teatru jest szalenie zindywidualizowana. Ja bardzo cenię w spektaklach Krystiana to, te inteligencje prowadzenia aktorów, to jak ich wypełnia, jak są wiarygodni, jak maluje pełną galerię postaci. Pokazuje za każdym razem człowieka. Tak, człowieka, który jest najważniejszy. Jeżeli jesteśmy już koproducentami, z czego się bardzo cieszymy, bo to jest gdzieś zwieńczeniem drogi współpracy, prezentacji Teatru Krystiana Lupy, pomyślałam, żeby szerzej potraktować temat artysta-wizjoner. W dużej mierze dedykuję go Krystianowi Lupie. Oprócz prapremiery Imagine zaprezentujemy dwie ostatnie prace Krystiana z Wilna, Austerlitz i pracę z Chin. No i w naturalny sposób urodziła się konferencja międzynarodowa. Lennon jest autorem piosenki Imagine. Piosenki, która mówi, wyobraź sobie, że nie ma piekła, nieba, wyobraź sobie, że nie ma granic i narodów, za które warto umierać i zabijać przede wszystkim. I to ciekawe, że jeden z, w tej chwili zapomniałem, polskich myślicieli, filozofów poddał to krytyce. Wyobraźmy sobie, mówi, że teraz zaprowadzamy jakby ten pomysł Lennona i na siłę, prawda, narzucamy brak narodów, brak religii, brak wiary w przyszłość, że żeby coś takiego zrobić, trzeba zadać człowiekowi gwałt większy niż gwałt komunizmu, gwałt większy niż gwałt faszyzmu, że to jakby powiedzieć jest jedna wielka zbiorowa brzezinka. No to jest wielkie niezrozumienie, bo nie chodzi o to, żeby to zaprowadzić, chodzi o to, żeby to zaprowadzić, zainicjować w myśli ludzkiej, w wyobraźni ludzkiej, dlatego jest Imagine. Dla mnie jest to tekst genialny, rzeczywiście on nie bez powodu staje się jakimś hymnem właśnie tej możliwości. On był hymnem New Age w jakiś sposób. I w gruncie rzeczy, prawda, można sobie powiedzieć, nie tyle sam Lennon, ile ten tekst jego, a również jego śmierć, która w momencie, kiedy to się stawało, w jakiś dziwny sposób zakończyła tę epokę w bardzo tajemniczy sposób i była postrzegana jakoś na podobieństwo śmierci Chrystusa. Artaud był Bogiem dla New Age, był kimś, kto również, jakby powiedzieć, zapoczątkował, właściwie był prekursorem. Nie darmo, prawda, jakby powiedzieć, jego teksty wtedy stawały się kultowe. Nie darmo Ginsberg napisał swój Skowyt właściwie jako repryzę, jako kontynuowanie tego szalonego, absolutnie wariackiego, a jednocześnie jakby proroczego tekstu, tego tekstu, który bierzemy na koniec naszego spektaklu, tekstu słuchowiska radiowego, w którym on próbował jakiś taki, można powiedzieć, taką wizję profetyczną. Wtedy już człowiek jakby, który wyszedł z domu wariatów, gdzie siedział przez całą wojnę, człowiek jakby napiętnowany bezmiarem cierpienia, w gruncie rzeczy jeden z tych absolutnie ekstremalnych marzycieli,
którzy nie pogodzili się z, nazwijmy to, niemożliwością, na którą się natyka jakby do tej pory współcześnie istniejący człowiek, niemożliwością, jakby powiedzieć, dokonania tego, powiedziałbym, tego skoku w możliwe. On próbował to zrobić, przypłacił za to swoim szaleństwem i przez epokę New Age uznany za świętego. No to jakby powiedzieć, takie dwie osoby stojące trochę po przeciwległych brzegach tego samego jeziora. O czym my robimy Imagine? Robię sobie rano śniadanie, słucham tej piosenki, pieśni, wzruszam się, przychodzę na próbę, muszę wykonać jakąś taką niesamowitą drogę, podróż od okresu swoich marzeń, swojego New Age, prywatnego małego New Age. Każdy takie ma. Ja w tej epoce się rodziłam dopiero, ale przeżyłam ją w innym momencie swojego życia. Dla mnie to był Wrocław, to było tworzenie teatru, rodzenie się mnie jako aktorki, odradzanie się sztuki w moim pojęciu. I teraz jestem tu, teraz jest wojna, inne miasto, inni ludzie. Jestem 30-20 lat starsza. Właściwie o tym robimy Imagine, o sobie samych, o swoich marzeniach, o swoich wadach, a to nie są wady, o przywarach ludzkich. Capri było literaturą. Tak samo w Imagine, jak i przy Capri przeczytaliśmy setki stron literatury, która jest o tym, o czym robimy spektakl. Freud, Jung, Marilyn Ferguson, która jest właściwie matką New Age. Myślę, że doświadczenia hipisowskie Krystiana trochę coś tutaj jest. Mamy tu faktory, mamy tu Bernharda. Właściwie czuję się, jakbym grała jedną rolę u Krystiana, mimo że to jest chyba 7 czy 8. Moja postać w Capri mówiła, nie wiem, czy jestem aktorką, czy jestem postacią, czy jestem sobą. Improwizowałam jako Ewa, ale miałam też inne role w Capri. Tutaj w Imagine moja postać ma 2 imiona, Mary Leave. Jest bliska mnie bardzo, jak każda postać u Krystiana Lupy. Obojętnie, czy to jest Muzil, czy to jest Bernhard, czy to jest Schwab. Ja jestem Mary Leave. Mary Leave. Czy ja mam zdradzać teraz, kim jest Mary Leave? Leave to jest imię. To wszystko się okaże na scenie. Aktorki, reżyserki, scenarzystki. Nic więcej nie powiem. Marie to jest imię mojej mamy, ale jest to też postać z Austerlitz. To jest dla mnie jakaś wielka waga tego, co mam do zagrania, tego, co napisał Sebald, to, że stworzył taką postać, to, że w jakiejś części jestem nią, czy będę się starała być nią. Przynajmniej się będę starała coś z niej mieć. Jestem zafascynowana Austerlitz, reżyserii Lupy, Sebalda. Obie kobiety, a właściwie jedna kobieta, może jest nas 3, a jeszcze jest postać i aktorka, jak nas dużo w jednej osobie. Jest bardzo wrażliwa, sensualna, neurotyczna. Mam w głowie 2 etapy prób, mniej więcej, czyli przed wojną i po wojnie. Czy w trakcie wojny, po wybuchu wojny, przed wojną i po wybuchu wojny. W pierwszych dniach oczywiście mam wrażenie, że nikt nie mógł się skupić. Musieliśmy po prostu cały czas o tym mówić. Pamiętajmy, że tytuł tego spektaklu Imagine
jest wzięty z piosenki, w której padają słowa: wyobraź sobie, że nie ma ziemi, za którą warto walczyć. I teraz tuż obok nas ludzie dokonują czegoś niezwykłego, dlatego że właśnie wierzą, że warto walczyć o tę ziemię, że warto walczyć o wolność, która się wiąże właśnie z tym kawałkiem ziemi. Krystian stworzył jakąś fantastyczną możliwość, że każdy z nas mógł sobie wybrać postać, którą chce zagrać. I to o tyle jest wspaniałe założenie, co oczywiście obciążające. A ja wybrałam kobietę, która właściwie całe życie pracowała, utrzymując dom w czystości i dbając o piątkę dzieci. I ponieważ zarys fabuły jest taki, że jesteśmy grupą przyjaciół, która spotyka się po latach, ona jedyna poszła taką drogą życia pani domu, właściwie jak się mówi czasami kury domowej, która od rana do wieczora tak naprawdę wykonywała gigantyczną pracę na rzecz innych ludzi. Taką pracę, o której wiemy, że po prostu nikt jej nie zauważa, a najczęściej też nie szanuje. No i oczywiście ona jest w takim momencie życia, że zobaczyła, że ją to zawiodło, że ją ten wybór zawiódł. Pierwszy raz miałem styczność z Teatrem Krystiana. To był rok 2008 w Krakowie. Byłem tam na takim rocznym kursie przygotowawczym do szkoły teatralnej i w Teatrze Starym była premiera Faktory 2 i udało mi się zobaczyć też Kalkwerk, jeden z ostatnich w ogóle, które były pokazywane w Polsce, te spektakle, w ogóle z genialną rolą Andrzeja Chudziaka, już nieżyjącego. I po obejrzeniu Kalkwerku coś mnie tak olśniło, że to jest to, co chcę robić. Czyli jakby utwierdziło mnie w tym, że muszę iść w kierunku w ogóle aktorstwa, że muszę się spotkać z tym teatrem. Czyli start aż teraz 2022. No i później, kiedy dostałem się do szkoły we Wrocławiu, to cały okres moich studiów to były spektakle w Teatrze Polskim, tak? Czyli Prezydentki, Poczekalnia Zero, Wycinka była oczywiście. I tak jakby na przestrzeni tych lat gdzieś jeszcze trafiłem od profesora z Wrocławia na rejestrację spektakli Lunatycy na przykład, tak, czy Bracia Karamazow. Świetne Wymazywanie, które też no niestety widziałem w zapisie na DVD. Także te spektakle mi towarzyszą przez całą dotychczasową moją drogę aktorską i jakoś tak one są jakoś gdzieś je noszę ze sobą. I dlatego jak teraz jestem częścią Krystianowego świata, to jest w ogóle coś niesamowitego, bardzo duże wyróżnienie. Spotykam na scenie aktorów i aktorki, które podglądałem na spektaklach we Wrocławiu, tak? Ewę Skibińską, Anię Ilczuk, Martę Ziębę. I teraz jesteśmy partnerami na scenie i to jest super. Idea powszechnego i powszechnego to w ogóle super brzmi, także to jest ukłon tutaj i do pani dyrektora Wypilawskiej, która jest dyrektorem Teatru Powszechnego w Łodzi, gdzie pracuję, i do pana dyrektora Łysaka, że zgodzili się na taką współpracę i to, że jakby moje takie zamiłowanie do Teatru Krystiana, gdzie mówiłem zresztą też, że to jest moje marzenie i pani dyrektor właśnie też o tym gdzieś tam ode mnie słyszała, że mogło się to ziścić, to w ogóle jest coś niebywałego.